Metal jest twardy. Dziękuję, możecie się rozejść. To był najnowszy odcinek dla każdego coś przykrego. Ale tak serio, metal jest twardy. Jest to jedna z twardszych substancji, jakie poznajemy w swoim życiu. I naukowcy mówią o twardości materiałów jako o wytrzymałości na naprężenia, czyli, jak to statystycznie ujmują, zmęczenie. A zatem różne siły, które oddziałują na przykład taką próbkę w próbie zmęczeniowej, i sprawdzamy, kiedy ten materiał pęknie pod wpływem tych oddziałujących nań sił. Czyli osiągnie granicę zmęczenia, zwana również wytrzymałością zmęczeniową. Do czegoż mogę zmierzać tą metaforą? Być może do tego, że dzisiaj takim materiałem jest kapitał ludzki. Dla szefów korporacji, dla nauczycieli, dla wykładowców akademickich, a także dla ateńskiego zbója Prokrusta, który wedle mitu, podług Aten, rozłożył swój obóz i jak przychodzili tam ludzie, to proponował, że tych, którzy są za krótcy, zbyt niscy, to tak rozciągnie na tym łożu prokrustowym, a tych, którzy są za wysocy, to tak ściśnie i zetnie o głowę, żeby się zmieścili i żeby wszystko było takie równe, żeby wszystko było według normy, która jest odgórnie wyznaczona. No i cóż, tym jest właśnie, moi drodzy, zmęczenie. I pech chce, że dzisiaj, i robi się mniej zabawnie, możemy obserwować tego zmęczenia konsekwencje. Wstrząsnął mną tekst, który przeczytałem dzisiaj, wymęczony, niewyspany, głodny. Tak wygląda polski uczeń. I wypowiedź psychiatry się pojawia, że to przerosło jakiekolwiek wyobrażenia. Bardzo często mówimy, że tak, że to uczniowie narzekają, że pandemia do tego doprowadziła. No to się okazuje, że tak nie do końca. Więc proponuję, że w pierwszej części naszego materiału poczytamy sobie relacje uczniów, a w drugiej części postaramy się zastanowić nad tym, w jaki sposób tego rodzaju sytuacje wpływają na nas w przyszłym życiu. Też postaram się powiedzieć troszeczkę o swoich własnych doświadczeniach w tym wymiarze. Shall we? Magdę budzi brutalnie budzik o godzinie 5:30. Chociaż lekcje zaczynają się 8:20, musi doliczyć czas na dojazd. Mieszka pod Łaskiem, 40 km od Łodzi, gdzie chodzi teraz do liceum. Pół godziny jedzie pociągiem, potem 20 minut tramwajem. Poniedziałek zaczyna dwoma hiszpańskimi, potem dwa WF-y. No wiadomo, że dwa WF-y to lepiej niż jeden WF, prawda? Im więcej WF-ów, tym będziemy bardziej wyćwiczeni. A nie, przepraszam, raczej wytrzymali na złośliwe uwagi dotyczące na przykład tego, że jesteśmy za grubi albo zbyt wolni. Ale spokojnie, odcinek o WF-ie dla każdego coś przykrego się zbliża i będzie osobny. Potem fizyka, chemia, matematyka. Czy ktoś jeszcze cokolwiek myśli na matematyce? Nie da się odpowiada. Kończy niby standardowo, 15:35. Zanim dotrze jednak do domu, jest 17:00, daje sobie pół godzinki na zjedzenie obiadu, szamu. W szkole właśnie do tego przyzwyczaja, prawda? Tam mamy 5 minut. I potem oczywiście zadania domowe do godziny 19:00, przygotowania do kartkówek, klasówek. W przyszłym tygodniu będą 4 sprawdziane i 2 kartkóweczki, bo nauczyciele chcą mieć co najmniej po 3 oceny, gdybyśmy wylądowali na zdalnych lekcjach. Pytaliście mnie pod filmem dotyczącym edukacji zdalnej, czy zrobię jakiś follow-up w tej kwestii. No i cóż, po roku możemy stwierdzić, że zdarzyło się dokładnie to, co wszyscy przewidywali. To znaczy, mieliśmy możliwość zaobserwować to, jak patologicznie wygląda nauczanie i przede wszystkim to, ile czasu schodzi na różnego rodzaju bzdury, które wypełniają niepotrzebnie lekcje. Na przykład niekończące się kartków, niekończące się odpytywanie, niekończące się sprawdzanie obecności. Bo nie dajcie bogowie, że ktoś się schowa pod ławką i jak go nie wyczytamy, to wtedy może się okazać, że go nie ma. O nie! Straszne! I wcale nie da się sprawdzić tego, że kogoś nie było, tym, że będzie później ta fąfnasta klasóweczka i fąfnasty sprawdzianik i fąfnasty teścik, na którym będzie ciężej komuś, kto nie był na lekcji, nadrobić to wszystko. Ale nie, musimy to jeszcze sprawdzić podwójnie. I efektywnie z tych lekcji zostaje jakieś 20-25 minut, czasem 30. No i oczywiście skutek jest taki, że trzeba przerzucić wszystko na zadania domowe.
czyli fenomen, który nie występuje nawet w mniej rozwiniętych systemach edukacyjnych, jak na przykład w Stanach Zjednoczonych, dzięki czemu we wszystkich Riverdale'ach i Sex Education i podobnych serialach możemy obserwować uczniów, którzy radośnie wychodzą ze szkoły i wracają do domu, żeby sobie poumawiać się na randki, a potem sobie wyjść gdzieś z kolegami, tam pograć w piłeczkę albo pójść sobie do pubu. Oj, 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 jakie cudowne życie. A tylko, że w szkole niestety polskiej jest troszeczkę inaczej. To znaczy, nie dość, że są te nieszczęsne zadania, to jeszcze ich jest bardzo często tyle, co zresztą sam pamiętam ze swoich czasów edukacyjnych, że znacznie więcej czasu poświęca się w domu na ich odrobienie niż w szkole na nauczenie się podstawowych kwestii. A myśmy dopiero zaczęli czytać te relacje uczniowskie. Kiedyś Magda chodziła na treningi z siatkówki i na angielski. Gdy zaczęło się liceum, musiała zrezygnować. Przepraszam, bo mówiliście zawsze, że szkoła pozwala nam się rozwijać i że jak wróci edukacja stacjonarna, to wtedy przestaniemy tyć przed tymi komputerami, jak się zajadamy batonami i fast foodem, przestaniemy tyć tak przed tym komputerem, będzie sport i będzie wysiłek fizyczny. No, chyba, że będzie taki zapierdol, że będzie trzeba z tego zrezygnować, prawda, przy edukacji stacjonarnej. Teraz zapisała się tylko na dodatkowy hiszpański, co tydzień ustala sobie termin w zależności od tego, ile ma pracy. Najczęściej hiszpański ląduje w soboty. Tygodniowo Magda ma 34 godziny szkolnych przedmiotów. Gdyby Magda była nauczycielem, prawdopodobnie wywnioskowała o podwyżkę i o to, żeby absolutnie nie zwiększać tego pensum, prawda? W zeszłym roku jeszcze chodziła na religię, teraz się wypisała. Też oszczędność czasu tłumaczy i nauczyciel nie zachęcał. Przez brak czasu większość odpuściła sobie też olimpiady i konkursy, a więc cały samorozwój poszedł w gwizdek. Ale to jeszcze nie koniec. We wtorek Magda wstaje o 7, zaczyna o 9. Wtorki lubi, bo są luźniejsze, kończy tylko o 13.45, więc czasem spotyka się ze znajomymi. Wow! Ja słyszałem cały czas, że edukacja zdalna, hybrydowa i w ogóle zrezygnowanie ze szkoły to jest w ogóle tragedia, bo przestaniemy się kontaktować ze znajomymi. Ale Magda ma na to czas tylko we wtorek. No to po byku, jak rozumiem. Wszystko zależy od tego, jak wygląda następny dzień, zaznacza jednakże. Najczęściej wraca do domu po prostu po szkole i się uczy. A, przepraszam, czyli nie ma jednak spotkania ze znajomymi. Okej. I stand corrected. Wieczorem łączy się online ze znajomymi, w ten sposób gra i wszystko zależy, powiem, od tego, co się dzieje w środę. W środę jest 6 rozszerzeń. Zaczyna o 8 dwiema godzinami biologii, dwiema chemiami, bo jest biolchem, i matematyką. Na matematyce już odpływamy, stwierdza licealistka, a na klasę czeka jeszcze polski i geografia. Nauczyciel od geografii jest wyrozumiały i czasami skraca lekcje. Widzi, że jesteśmy zmęczeni, opowiada Magda. Na przerwach sale są otwarte, więc chociaż jest gdzie usiąść lub zjeść, no pod warunkiem oczywiście, że jesteśmy w stanie zrobić to w ciągu jakichś 3 do 5 minut. Ja na przykład już nie byłbym. Tylko sklepiku, gdzie młodzież zazwyczaj zaopatrywała się w kanapki i owoce, już nie ma. Został zamieniony w izolatorium, a licealistom został automat z kawą, batonami, haha, i wyjście na 20-minutowej przerwie do sklepu. No ja czekam, ja przepraszam, czekam. Okej, nawet teraz zamilknę. Nie ma problemu. Poczekam, aż dietetycy, psychologowie, pedagogowie i cała reszta ludzi, którzy tak się troszczyli o dobrostan uczniów w trakcie edukacji zdalnej. Proszę, niech teraz zabiorą głos. Niech powiedzą, gdzie jest ta zdrowa żywność, która jest w szkole, nie? Bo rozumiem, że jest dokładnie tak samo, jak było na moich studiach na Wydziale Polonistyki UJ, tak? Gdzie był jeden automat na całą gołębią, a oczywiście mówimy o centrum Krakowa, więc wyobrażacie sobie, idziemy do byle jakiego miejsca i cześć na starcie, czy dychy nie twoje, więc wchodziło się do tego automatu, wrzucało się te drobnice i wyskakiwał stamtąd jakiś Pringles albo jakiś Snickers, tak? I wtedy się to szamu w ciągu 5 minut, bo trzeba było przejść z Gołębi na Grodzko, dla niezorientowanych, to zajmuje mniej więcej 20 do 25 minut. Trzeba było to zrobić wszelako w 5 minut, bo było 10 minut między zajęciami. Dokładnie tak samo jak w szkole. I oczywiście wszyscy tyli. Ale naturalnie. To dopiero edukacja zdalna doprowadziła do tego, że ludzie zaczęli tyć. Absolutnie nie jest to wina szkoły, ani uniwersytetów, ani zakładów pracy, w których w wielu przypadkach nie ma kuchni, gdzie można było sobie przygotować posiłek. W klasach są też
Czajniki, nieźle. Więc niektórzy sobie robią na szybko makaron z torebki, zdrowiutki, albo jeszcze zdrowiutko, bardziej zdrowiutko, zupkę z proszku. Zdarzają się dni, że pierwszy mój posiłek to obiad o godzinie 17. A przypominam o tej... której to było? Której? A! 5:30 było śniadanie, dobrze rozumiem, czyli obiad o 17 wedle wszystkich zaleceń dietetyków, myślę, że no każdy by się pod tym podpisał, możecie to sobie zresztą sprawdzić, zamówcie sobie catering dietetyczny albo pójście na konsultację do dietetyka, to dostaniecie tak mniej więcej, żeby jeden posiłek o godzinie 4:30, a potem następny jak w więzieniu o 16. A nie, przepraszam, w więzieniu są regularniejsze posiłki. A, ale tu w ogóle to słyszałem, że regularne żywienie to jest domena szkoły, a to dopiero w trakcie edukacji zdalnej, jak siedzimy w domach, to wtedy nieregularnie żywimy się, tak? Tak? Mam już przestać? Oj, chyba jeszcze nieprędko to zrobię. Zdarzają się dni, więc, że pierwszy posiłek Magdy do godzina 17, przed klasówkami, kartkówkami, coś powtarzam. Jestem już tak skupiona, że zapominam o jedzeniu. Poza tym pośpiech, stres, żołądek mam zaciśnięty. W środę! Magda kończy lekcję o godzinie 15:35 i wraca o 17:00. Jest ciężko, ale jeszcze muszę usiąść do zadań. Zazwyczaj około północy pierwszej idzie spać. Ale pamiętajmy, przecież uczniowie idą o pierwszej spać albo o północy, dlatego że grają, rżną w gry komputerowe. Jeszcze wcześniej sobie oglądają rzeczy i już i na tych komunikatorach tu cały czas zapierdzielają tylko na tych telefonach. To nie jest dlatego, że są zadania. Przepraszam, jestem nie na bieżąco. Już jakiś czas temu kończyłem szkołę, więc się nie orientuję w tych fantazmatach nauczycielskich. Następnie, jeżeli Magda w ogóle uda się jej zasnąć, to jest jakieś 5 godzin. Piątek, świetny dzień, bo kończy się o 16, a zaczyna o 7:20. No i po takim ciężkim tygodniu zdarza się, że Magda zasypia coś o 22, w sobotę wstaje o 12 i do zadań domowych. No bo oczywiście weekend, moi drodzy, tak, przerwa jest dla nauczyciela. Umówmy się. I dla pracodawcy. Umówmy się. Weekend nie jest do odpoczynku. Tylko w takim dziwnym, archaicznym dokumencie zwanym kodeks pracy. Ale w innych okolicznościach życiowych nie. Uzupełnia notatki wtedy, w weekend Magda, nasza bohaterka, robi projekty grupowe, uczy się na sprawdziany z biologii i z chemii. Średnio zajmuje jej to 3-4 godziny w sobotę i w niedzielę. Co czuje po tych 3 miesiącach szkoły? Przypomnijmy stacjonarnej. Chroniczne zmęczenie, ciągły stres i wyczekuje nasza bohaterka nauczania zdalnego. Marzy jej się tydzień lekcji online albo chociaż 1-2 dni kwarantanny, żeby zmienić rytm. Odpocząć, wyspać się. A nie pomyśleliście się, nie przesłyszeliście się. To nie jest jakiś fantazmat. Tak, właśnie usłyszeliśmy, że uczennica liceum, która jednak myślę, że dobrze się uczy, biorąc pod uwagę, ile poświęca temu czasu, więc to nie jest taki typowy leser, nazwijmy to, powiedziała, że chce powrotu pandemii, żeby mogła odpocząć. Czy to jest normalne? Dlaczego jest tak, że w ogóle musiało dojść, i to jest pytanie, które zadaję od półtora roku do pandemii, żebyśmy zrozumieli, że są inne metody nauczania niż stacjonarne i takie metody, z których ja korzystałem od kilkunastu już lat, żebyśmy zrozumieli, że można zamiast, nie wiem, czekać na to, aż pójdzie się na studia, napisać maila do profesora z Harvarda i może złapać z nim kontakt i wyjechać na Erasmusa, by straciliśmy tak dużo szans i okazji na to, żeby zobaczyć, na czym polega wykształcenie i edukacja w trybie zdalnym, że to jest absolutnie niewiarygodne. Ja się nie dziwię absolutnie w 100% żadnemu uczniowi, który chciał powrotu do edukacji stacjonarnej, zobaczywszy tę absolutną patologię, do której chodziło podczas edukacji zdalnej, ponieważ przypomnijmy znowu, bo może się okazać tak, że ktoś ma pamięć jeszcze gorszą od mojej, ale przypomnijmy nie mniej, że jak czytamy na przykład na łamach dziennika sprzed roku praktycznie o raporcie dotyczącym edukacji zdalnej, brzmiała teza, że zdalne kształcenie uwypukliło wady i błędy polskiej edukacji.
to był raport zresztą robiony przez mojego kolegę z katedry, profesora Grzegorza Ptaszka, i konkluzja była następująca. Metody podające, przeważające w stacjonarnym nauczaniu zostały przeniesione do internetu. Zabrakło tych elementów, które są charakterystyczne dla efektywnej edukacji zdalnej, angażujących, rozwijających kompetencje, również cyfrowe, medialne i informacyjne. W edukacji zdalnej nie chodzi o to, by umożliwiać edukację za pomocą technologii, ale o to, żeby wykorzystywać narzędzia cyfrowe po to, żeby się efektywnie uczyć. Innymi słowy, byśmy mieli to powiedzieć naukowo, to edukacja zdalna zremediowała wszystkie patologie edukacji stacjonarnej. To znaczy, jeżeli tutaj mamy tablicę i tam szmarujemy kredą po tej tablicy, to cyfrowa tablica i będziemy sobie cyfrową kredą smarować. Super, a po co flipchart? Po co metoda pracy grupowej? Po co metoda odwróconej klasy? Po co debata oksfordzka? Po co 15 bombilionów różnych metod, które są, nawiasem mówiąc, wykładane na metodyce nauczania, czego miałem okazję doświadczyć, skoro można robić stare, bo stare to dobre, prawda? Jak to Arthur Sandauer kiedyś powiedział, będziemy wynajdywać coraz to nowe sposoby na młócenie tej samej młodopolskiej słomy. Tej, wyścięła nam nasze buty, wystaje następnie zza cholewek jeszcze łechce nas po łydkach. Tej samej słomy właśnie. I trudno się naprawdę dziwić i nie winię nikogo, że chciał absolutnej rezygnacji z edukacji zdalnej. Czytałem wszystkie wasze komentarze pod moimi materiałami dotyczącymi zdalnego nauczania i zgadzam się w 100%. Tak, były patologie. Tylko że te patologie nie wynikały z faktu, że wprowadzono edukację zdalną. Te patologie wynikały z tego, że edukacja zdalna została wprowadzona niewłaściwie. To tak samo jak z uzależnieniem od gier wideo, które nie istnieje, mimo WHO. Ale to jest materiał na inną okazję. Gry wideo inherentnie same w sobie nie uzależniają. To pewne mechaniki, celowo zaprojektowane w nich tak samo, jak na przykład w kasynach są projektowane, mogą mieć charakter uzależniający. To dopiero właściwości psychofizyczne naszych mózgów mogą sprawiać, że mamy inklinację ku uzależnieniu i możemy się uzależnić w gruncie rzeczy także od głaskania jamnika albo picia coli. Nie tylko od grania w gry wideo, ale tak się składa, że WHO nie wpisało głaskania jamnika ani picia coli na listę uzależnień, a uzależnienie od gier wideo tak. Jaka jest wspólna cecha tych dwóch przypadków? No bardzo prosta, mianowicie technofobia. Większość boomerów intelektualnych, niemetrykalnych charakteryzuje się potężną technofobią, to znaczy uważa, że w momencie, w którym do jakiegokolwiek procesu życiowego zaprzęgnięte zostaną urządzenia technologiczne, przerażające, oni się zachowują tak jak ta dziewczynka z ringu, prawda, gdzie jest tam jakiś telewizor, który straszy, albo pralka, która straszy, albo mikser, który straszy, bo że to okropne i przerażające, Europejczycy się boją raczej, nie wiem, zombie, guli i wampirów, natomiast jak wiadomo, horrory dalekowschodnie raczej się koncentrują na urządzeniach technologicznych, się żartuje, ale kwestia jest taka, że to dobrze obrazuje technofobię, bo mniej więcej tak ludzie się zachowują, zamiast żeby spróbować się nauczyć obsługi różnych urządzeń, obsługi internetu, wyszukiwania w internecie informacji, czy wykorzystywania mnóstwa aplikacji do edukacji zdalnej, które nawiasem mówiąc zintegrowane są już z Zoomem. Na przykład aplikacja Miro do robienia map myśli jest zintegrowana z Zoomem. Wystarczy z niej skorzystać. Figma, służąca do prototypowania interfejsów, świetnie się nadaje również do wizualizowania sobie pewnych rzeczy. RetroTool pozwala nawet nam na przyklejanie głupich karteczek kolorowych. Zamiast żebyśmy nie robili to za pośrednictwem flipcharta albo w jakimkolwiek innym stacjonarnym układzie, możemy skorzystać z aplikacji. Jest dokładnie to samo. Różnica właśnie polega tylko na tym, że mamy do tego lepszą i łatwiejszą dostępność. I co więcej, jeszcze dodam jedno, to znaczy w odróżnieniu od edukacji stacjonarnej, edukacja zdalna nie grozi nam w żaden sposób naszej planecie, nie zużywa jej surowców, bo już i tak korzystamy z tych urządzeń, które zostały skonstruowane i zaprojektowane ze zużyciem tamtejszych wszystkich surowców, prawda? Więc teraz może wykorzystujmy je nie tylko do zabawy i rozrywki, tylko wykorzystujmy je do nauki, ale problem z technofobią szkolną jest taki, że wprowadza ona sztuczny podział, że w szkole jesteśmy in angelo cum libello, w kąciku z książeczką i zgarbieni w ten sposób, tak? Bo to dobrze działa na nasz kręgosłup, jak jesteśmy tak przygarbieni na tym krzesełku, z którego drzazgi wyłażą, i przy tym biuruniu, który jest niedostosowany w ogóle do tego, że na przykład różni ludzie są różnego wzrostu, ale wiemy, zbój prokrust, prawda? Trzeba
urawniłowkę i wszystkich do jednej sztance dopasować, żeby wszyscy pasowali do tych biuruń. No i wszystko to sprawia, wszystkie te niedogodności szkolne zaczynają się nawarstwiać i prowadzą do tego, że mamy bańkę, w której jesteśmy zamknięci, tak jakby był to XIX wiek, który nigdy nie minął i tak jakby w ogóle do żadnej rewolucji technologicznej czy informatycznej nie doszło. A co jest poza tą bańką? Poza tą bańką są urządzenia właśnie będące produktem tej rewolucji technologicznej, które są używane do zabawy, ponieważ mamy serdecznie dość po tych nie wiadomo ilu godzinach. I jedyne, co jesteśmy w stanie zrobić, to uwalić się przed Netflixem na godzinę i tak potem zasypiamy, a pamiętajmy, że jeżeli jesteśmy Magdą z naszej historii przedstawionej w artykule, od którego zaczynaliśmy, to nawet na to częstokroć możemy nie mieć czasu. Bardzo często uczniowie i studenci mówią mi, że jedyne, na co mają siłę po przyjściu do domu albo do akademika, to jest wziąć telefon i sobie przeskrolować wszystko. Tak, czyli paradoksalnie szkoła ma nas chronić przed złym i negatywnym wpływem mediów społecznościowych, tak? Tylko co robi? Co robi szkoła? Zachęca nas do ich używania. I co więcej, zachęca nas do ich używania w najbardziej taki bezrefleksyjny i konsumpcyjny sposób, bo o wiele łatwiej jest skonsumować parę dziesiąt TikToków w ciągu jakiegoś czasu, niż obejrzeć serial, albo zagrać właśnie w grę wideo, albo nie wiem, douczyć się czegoś w swoim czasie, zamiast żeby po raz kolejny słuchać rodziców i iść na 15 lekcję dodatkową, jakby było mało standardowych lekcji. Nie mamy czasu, żeby uczyć się sami. Ja efektywnie zacząłem uczyć się sam, jak skończyłem studia magisterskie. Podczas studiów doktoranckich i teraz, do dzisiaj, mam czas na samorozwój i to, żeby się samemu różnych rzeczy uczyć. Ale przez 20 lat praktycznie nie miałem na to okazji. Tak, mam 32 lata, z czego 20 lat spędziłem w różnych placówkach edukacyjnych. Zajebiście. I co więcej, żeby było śmiesznie, jak sobie ostatnio robiłem taki obrachunek, przez to, że zdawałem na studia z wykorzystaniem olimpiady z języka polskiego, to w zasadzie 3/4 z tych przedmiotów, które były w szkole, mi się do niczego w życiu nie przydają. I nie miałem tego czasu na samorozwój. Sam go sobie gospodarowałem. Do dzisiaj pamiętam, jak argumentowałem rodzicom, że nie pójdę gdzieś, ponieważ nie mam czasu. Teraz też mi się zdarza to mówić, bo nie jestem w stanie wyjść z tego mindsetu, który został mi wdrukowany bardzo wcześnie. W człowieku pozostaje lęk, że jeżeli nie będzie cały czas pracował w takim tempie, do jakiego został przyzwyczajony w szkole, a potem niestety jeszcze to się może przesunąć na toksyczną pracę, to nie będzie osiągnąć sukcesu, albo co gorsza, jego sposób życia i standard życiowy obniży się, a tego nie chcemy. Więc cały czas staramy się robić ciut więcej, odrobinę więcej dawać z siebie. I to jest straszna pułapka. Dlaczego? Dlatego, że ten proces nie ma końca i kończy się pracoholizmem. A pracoholizm to jest faktycznie uzależnienie od pracy i duży problem. I dzisiaj zamiast, żebyśmy mieli coachy LinkedInowych, którzy nam mówią o tym, że tak, że organizuj swoją pracę, produktywność, nie prokrastynuj, to powinniśmy mieć coachy, którzy by nas uczyli, w jaki sposób odpoczywać. Bo to jest o wiele bardziej istotne na tym etapie, w którym się wszyscy w tym momencie znaleźliśmy. Nie umiemy odpoczywać, ponieważ nikt nigdy nas tego nie nauczył. Bo szkoła wywołała w nas i teraz wywołuje coraz bardziej przez technofobię takie przekonanie, że w momencie, w którym opuszczamy jej mury, to wtedy albo zadania domowe, albo spanko, albo ewentualnie szybki obiadek i jeżeli mamy na coś czas, to na bezmyślne i bezproduktywne rozerwanie się czymś, co jest niezobowiązujące i nie wymaga naszego mega zaangażowania. I jeszcze raz powtórzę, nie jest w tym absolutnie nic złego. I tak, na wypadek, gdyby ktokolwiek myślał, że te sprawy, o których dzisiaj wam mówię, ta wytrzymałość zmęczeniowa, która została przekroczona i dociera do granicy wytrzymałości, bo tą granicą wytrzymałości są właśnie uczniowie chcący wrócić do domu albo chcący, żeby wróciła pandemia. Ta granica wytrzymałości jest związana z bardzo określoną rzeczą. To znaczy jest związana z tym, że wmawia nam się cały czas, że to z tego powodu jesteśmy zmęczeni i wykończeni, że była pandemia. I to z tego powodu dochodzi do tych wszystkich sytuacji, że była pandemia. I to z tego powodu nauczyciele mają problem z uczniami, a uczniowie mają problem z organizacją czasu, że była pandemia. Tylko wiecie, na czym polega problem? Mianowicie o dokładnie tym, o czym mówię, to znaczy wytrzymałości tego naszego kapitału ludzkiego i o granicy wytrzymałości mówiono już znacznie wcześniej.
konkretnie, w 2018 roku. Nie było wtedy pandemii, nie było wtedy COVID-u. Natomiast no, dalej był ten rząd, który nami rządzi, co jest pewną poszlaką oczywiście. I czytamy w OKO.press, o tak, Krzysztof, dlaczego ty czytasz OKO.press? Bo jest tam link do źródła, które później zweryfikowałem, dlatego. Deforma im szkodzi. Siódmoklasiści są przepracowani i nieszczęśliwi. Ci sami, nawiasem mówiąc, o których przed chwilą czytaliśmy. Średnio w szkole spędzają 7 godzin, na nauce w domu dodatkowe 3, czyli 10. Więcej niż 2 godziny, niż przewiduje kodeks pracy, nawiasem mówiąc. 1/3 siódmoklasistów obowiązki szkolne przenosi na weekend. Są zmęczeni i obojętni. Nowy raport Rzecznika Praw Dziecka podsumowuje głosy, które do opinii publicznej spływały od września. Dzieci harują jak na etacie, reforma zamiast pomagać głównie szkodzi. Był to sondaż przeprowadzony w sumie w grupie 3300 ponad osób, zarówno wśród dyrektorów, nauczycieli, jak i uczniów, i 80% przebadanych uczniów przyznało, że obciążenie pracą jest nadmierne, co potwierdziło na wypadek, gdybyście mówili, że o tak, Krzysztof się podlizuje uczniom i mówi to, co oni myślą. Nie, potwierdziło to 78% rodziców, dorosłych ludzi, którzy zaczynają już zwracać uwagę, że jest problem. I okazuje się, że dokładnie ten wymiar godzinowy, który podała Magda w swojej opowieści, jest realizowany w weekend. Ja też pamiętam, że w weekendy 3-4, czasem 5 godzin dodatkowo pracowałem. I na czym polega cały dowcip, a raczej ponury paradoks tego raportu? Mianowicie na tym, że on absolutnie nie został uwzględniony. Znaczy, tak by go nie było. Był to raport, nawiasem mówiąc, przygotowany przez Rzecznika Praw Dziecka, więc powinniśmy oczywiście zwrócić uwagę na to, że jest to taka instytucja, czy taka osoba w państwie, która jest bezpośrednio odpowiedzialna za przekazywanie nam rzeczowych informacji na temat tego, co się dzieje z młodymi ludźmi, generalnie rzecz biorąc. I w tymże raporcie cytowanym przez OKO.press, o Krzysztof, dlaczego cytujesz OKO.press, młodzież mówi o swoim funkcjonowaniu w roli ucznia klasy siódmej. 3328 odpowiedzi. I teraz zobaczcie, jakie rzeczy są wskazywane przez uczniów w najwyższym udziale procentowym, ok? Skojarzenia uczniów ze szkołą. Przypominam jeszcze raz. Nie chodzi o szkołę w trakcie edukacji zdalnej. Chodzi o waszą ukochaną, wspaniałą, drodzy nauczyciele, szkołę stacjonarną, klasyczną, korzystającą z kontaktu rówieśniczego. I te, w której są ci nauczyciele, którzy mówią, że stęskniliśmy się za uczniami, chcemy się z nimi zobaczyć. No, to zobaczcie teraz, o jaką to szkołę chodzi i za jaką tęsknimy. Przyżycia. Spotkania z kolegami, nie z nauczycielami, co osobliwe. 49% jako rzecz pozytywna i to się rzeczywiście powtarzało. Dużo ludzi narzekało na to, że no przez pandemię, przez edukację zdalną nie ma tego kontaktu rówieśniczego. W sumie procentach to rozumiem, chociaż dla porządku zaznaczę, że sporo osób mówiło mi również, że zawiązało nowe przyjaźnie na Discordzie. Zwłaszcza tych osób, które borykały się z rozmaitymi problemami. Może to być fobia społeczna, może być to oczywiście problem tego, że w polskiej edukacji represjonuje się osoby niebinarne i wyśmiewa, i stygmatyzuje, i piętnuje. Na szczęście to wśród młodych pokoleń zaczyna zanikać, ale w dalszym ciągu jest to problem dla boomerów, intelektualnych, niemetrykalnych. No, więc to, dla tych ludzi z pewnością ta forma zdalna była po prostu wygodniejsza. Ale coś zaczyna od drugiego miejsca. I nie mówimy tutaj o, nie wiem, 2%, 12%, tylko co drugiej osobie. Bo 45% mówi o zmęczeniu. Najwięcej. Obowiązek uczenia jest na drugim poziomie dla wszystkich złośliwców, którzy mówią, że no tak, tak, Krzysztof, oczywiście, przecież uczniowie zawsze by narzekali na to, że mają dużo do roboty. No dziwne, bo w Skandynawii na przykład na to nie narzekają, być może dlatego, że po 4 godzinach czy 5 wracają do domu, rzucają tornister w kąt i mogą iść robić to, co robią młodzi ludzie, czyli rozwijać się, także poprzez zabawę, ponieważ hello, zabawa rozwija. Możliwość zdobywania nowej wiedzy, to jest też skojarzenie ze szkołą, to ja rozumiem, bardzo straszna rzecz. Przyjaźń koleżeńska, super. Możliwość zdobywania nowych umiejętności, sukcesy, ocenianie wiedzy. Tu już troszeczkę zaczyna się problem, to znaczy wiecie dobrze i znacie mnie już na tyle, że ja ani sukcesów, ani oceniania wiedzy i umiejętności nie traktuję jako coś pozytywnego. Mimo, że prawdopodobnie co drugi widz tego odcinka będzie to traktował jako coś pozytywne. Ja tylko przypomnę, że oceny są sposobem właśnie takiego prokrustowego dzielenia ludzi na lepszych i na gorszych, a sukcesy wzmagają w nas tylko poczucie kompetytywności, przygotowują nas do wyścigu szczurów, dzięki czemu potem jesteśmy takim
łatwym nabytkiem, takim naiwnym człowiekiem, który przychodzi do pracodawcy i pracodawca się będzie z nim łatwo, jest już przyzwyczajony i wytresowany do tego wszystkiego. Mogę go na nim zrzucić 14 godzin, to jeszcze będzie naiwny kretyn zapierdzielał, żeby mieć lepsze wyniki od tego, a ja będę tylko liczył złotóweczki i sobie kupię nowy dom. No. Przyjazne środowisko, no, panie, panowie, 9%, przyjazna szkoła, strach, przemoc, wsparcie, docenianie od wkładu pracy i osiągnięć, no, masakryczna liczba, znaczy wartość procentowa 6,2, o, jak dużo. Natomiast to, co mnie najbardziej przeraziło w tym raporcie i oczywiście też jest zgodne z moimi różnymi obserwacjami, to emocje. Coś mega niemierzalnego, a jednak bardzo ważnego, jeżeli mamy mówić o dobrostanie i o właśnie zmęczeniu materiału. Obojętność, co druga osoba. Radość, też co druga osoba, ale równocześnie smutek, złość, strach, wsparcie. To jest po 20%, prawda? Możemy domniemywać, że ta radość czy spokój jest związana raczej z sytuacjami koleżeńskimi, a to dzięki temu, że możemy skorelować to z informacjami o tym, że spotkania z kolegami są wskazywane jako coś najistotniejszego, a nie bynajmniej przyjazne środowisko. To na wypadek, gdyby ktoś chciał od kontrargumencie do mnie troszeczkę sobie pomanipulować danymi, to przykro mi, nie pomanipulujecie sobie, ponieważ ta radość i zadowolenie jest skorelowana z innymi cechami. No i wreszcie... Co powoduje stres? Co powoduje zmęczenie? No i lecimy sobie. Odpowiedzi ustne. To jest dla mnie rzecz najbardziej tragiczna i od razu powiem dlaczego. W całej swojej pracy akademickiej jedna z najbardziej lubianych przeze mnie rzeczy to możliwość porozmawiania ze studentem. Bardzo szybko musiałem z tego zrezygnować na rzecz tego, czego nie lubię, czyli obmyślania jakichś, nie wiem, projektów czy tematów do rozwiązania samodzielnego i opracowania nie w kontakcie ze mną, ponieważ zorientowałem się bardzo szybko, że ludzie są absolutnie przerażeni. Oni są tak przerażeni, że ja nawet nie byłem w stanie w żaden sposób wpłynąć na obniżenie tego przerażenia, a dodam, że u mnie zawsze na egzaminach można korzystać z notatek, smartfonów i laptopów i czegokolwiek się tam chce i wysyłam slajdy do prezentacji, więc wszystko, co jestem w stanie zrobić, żeby obniżyć ten stres, robię. A zatem musi on mieć jakąś inną etiologię, źródło, Gdzieś ono indziej musi tkwić. I z moich rozmów ze studentami wynika jasno. Jak ktoś jest wywoływany do tablicy w szkole, czuje się stygmatyzowany i piętnowany, oceniany, ale w tym złym stopniu. Czuje się przede wszystkim wystawiony na pręgierz całej grupy. To dlatego, że cały czas mamy ten kościelny układ, że jest ambona, tutaj są ławki z uczniami, którzy... wpatrują się w nauczyciela mówiącego o podstawie programowej. No i to sprawia, że w momencie, w którym wyciągniemy jakąś osobę na miejsce kapelana, to stresuje się podwójnie, ponieważ wszystkie oczy na niej spoczywają. I nie jest prawdą, że tylko nauczyciel będzie krytykował czy się wyśmiewał. Uczeń też może to zrobić, prawda? I na tym polega cały problem. Nie możemy zapominać o tym, że te kontakty rówieśnicze także wiążą się z bullyingiem i sytuacjami oceniania przez rówieśników. Więc odpowiedzi ustne zostały zaprzepaszczone przez szkołę. Dziękuję uprzejmie wszystkim nauczycielom. Dobrze pamiętam ten strach, który we mnie narastał, jak czekałem ze spuszczoną głową, licząc na to, że nie zostanę wyczytany i błogosławiłem... koniunkcję gwiazd w momencie, w którym dostawałem szczęśliwy numerek, nie musiałem być wywołany do odpowiedzi. Zauważcie, że ta gra o szczęśliwy numerek jest bardzo znamienna. Masz szczęście, bo nie będziesz rozmawiać. A zatem, jeśli rozmawiasz z nauczycielem, wdajesz się w dialog, to masz pecha. To jest aż tak proste. I indukujemy w uczniach w ten sposób postawę przerażenia. Odpowiedzią ustną. A wiecie, na czym polega dowcip? Testy na uczelniach nazywa się kolokwiami. Co znaczy kolokwium po łacinie? Rozmowa. Nadmiar nauki 49%. I od razu dopowiem, to nie chodzi o nadmiar nauki, bo uczniowie mają problem z tym, tylko przepraszam najmocniej, jeżeli nauka to jest jakieś 14-15 godzin dziennie, to ja autorytatywnie oświadczam, tak, to jest nadmiar nauki, bo ja pracuję mniej na swoim etacie. A etat naukowo-dydaktyczny to nie jest to samo, co etat nauczyciela, bo jeszcze do tego jest pisanie publikacji, grantów i tak dalej. Dużo tego. Tylko, że
wykładowcy nie protestują w tej sprawie na okolicach, nie epatują swoimi płacami. Sprawdziany 45, czyli zobaczcie, 45% i 52% na temat samych metod weryfikacji wiedzy. Dlatego mówiłem, likwidować oceny, likwidować egzaminy. Niezapowiedziane kartkówki, trzeci system sprawdzania sprawdzania postępów wiedzy. Nawiasem mówiąc, chyba najbardziej kretyński, ponieważ dlaczego niezapowiedziana jest niezapowiedziana kartkówka? To jest bardzo proste, to znaczy jest takie założenie, że jeżeli chcesz uczniu mieć dobre oceny, to pracuj systematycznie każdego dnia, nauczysz się każdego dnia troszeczkę, to potem się to tak kumuluje, taki efekt śnieżnej kuli, potem przed maturą to już nawet kropla potu nie wstąpi na czoło, będziesz tak systematycznie się uczył. Tak, tak, oczywiście, tylko że są tacy ludzie, którzy po prostu w ten sposób nie pochłaniają wiedzy i tyle, i systematyczność im nic nie daje. Na przykład ludzie, którzy mają problemy z pamięcią, wolą pouczyć się, coś o tym wiem, wcześniej, na nie wiem, tydzień czy dwa tygodnie wcześniej przed egzaminem, ponieważ wiedzą na 1000%, że jeżeli czegoś się nauczyli 9 miesięcy wcześniej i nawet umieli przez tydzień, ponieważ uczyli systematycznie, to na czas egzaminu to im wszystko wyparuje z głowy i tyle, widzieli całą wiedzę. Więc niezapowiedziane kartkówki są idiotyczne metodologicznie, ale jeszcze są idiotyczne pod względem indukowania stresu psychofizycznego. I szybka anegdota z mojego życia. Mianowicie miałem kiedyś taką sytuację, opowiadałem wam o tym, że 20% dostałem z matury próbnej z języka polskiego. Pozdrowienia! Tak, bardzo radosna sprawa. I dosłownie tydzień czy dwa tygodnie później, po prostu interwencji nauczyciela, moi rodzice szli do szkoły, byli wzywani, że nie będę zdawał matury, że to jest w ogóle skandal. Byłem na olimpiadzie na szczeblu wojewódzkim i dowcip polega na tym, że dostałem ten sam temat. Ten sam. Nie wiem, jak to się złożyło. Tylko, że była jedna różnica. Na maturze próbnej miałem na to godzinę, na olimpiadzie miałem na to 4. Napisałem tekst. Wiecie, ile go oddałem? W 45 minut. W 45 minut napisałem to dlatego, że nie miałem godziny limitu czasowego, tylko 4 godziny. Dlatego też ja na wszystkich swoich egzaminach, które od samego początku projektowałem, zniosłem limity czasowe. Zdarzało mi się siedzieć ze studentami 10-12 godzin na egzaminie pisemnym, bo tego potrzebowali. Zamówiliśmy pizzę i burgery kiedyś. Innymi razem wzięliśmy pączki, bo był tłusty czwartek. I potem sobie uświadomiliśmy, że trzeba jeszcze kupić picie, więc poszliśmy kupić picie. I wróciliśmy do pisania normalnego, tak? Bo ludzie tego potrzebowali. Ja nikogo do tego nie zmuszałem. Teraz, jak realizuję egzaminy w trybie zdalnym, tydzień czasu daję. Każdy sobie może wejść w slot, w okno wtedy, kiedy mu jest wygodnie. Jaki jest tego efekt? 90% ludzi robi to natychmiast. A inni, ci, którzy nie byli w stanie, robią to w swoim czasie i nikomu się nic nie dzieje. I co więcej, okazuje się, że wtedy podchodzimy do tego jak do pewnego wyzwania, a nie do sytuacji, która stawia nas pod ścianą. I osoby, które nie radzą sobie ze stresem, nie nauczy ich radzić sobie ze stresem, wręcz przeciwnie, będzie w nich potęgować ten stres za każdym razem, jak będą w podobnej sytuacji, aż w końcu coś w nich, wytrzymałość materiałów, pęknie. Następnie ocena niedostateczna. 33% się tym stresuje. Jest Mikołaj Marcela, o którym za każdym razem będę wam mówił, aż przeczytacie wszystkie jego książki. Donosił na swoim Facebooku, że jest jedna szkoła w Polsce, liceum, które pilotażowo wprowadziło zamiast oceny niedostatecznej jeszcze nie notę. Co natychmiast obniżyło poziom stresu u uczniów, ponieważ zrozumieli, że nikt ich nie ocenia, że są beznadziejni, tylko że jeszcze muszą popracować. To jest normalny feedback, informacja zwrotna. Jeszcze nie, popracuj. Za 2 tygodnie się spotkamy, porozmawiamy znowu. Myśli o czekających uczniach egzaminach, który to już jest? Odpowiedzi ustne, sprawdziane, niezapowiedziane kartkówki, myśli o czekających egzaminach. Zobaczcie, ile jest elementów egzaminacyjnych wśród czynników stresogennych. Następnie oczywiście zadania domowe, krytyka ze strony nauczycieli, sama sprawa i samo przyjście do szkoły to jest dopiero któraś pozycja, 16%. Czy krytyka ze strony kolegów, niewłaściwe relacje, brak wsparcia ze strony nauczycieli, to zawsze było wskazywane przez uczniów, bo mamy różne podejścia psychologiczne i są różnice psychologiczne między nami, więc trudno się dziwić, że ludzie w ten sposób tego nie robią. A jeżeli chodzi o same prace domowe, to jeszcze o nich może sobie powiemy. Przemęczenie, przymus, przykry obowiązek, trudność, złość, smutek, nie jest dominacja negatywnych odczuć związanych z zadaniami domowymi powinna
bardzo jaskrawo pokazać, że jest gdzieś problem i że ten problem leży właśnie w systemach sprawdzania ocen i systemach weryfikowania umiejętności i wiedzy, głównie wiedzy, umówmy się, bo umiejętności nikt nie weryfikuje, a nikt ich też nie uczy u uczniów, natomiast nie leży ten stres w tym, że ktoś nie lubi szkoły. Jest krzywdzące, a właściwie, powiedzmy sobie szczerze, wredne i nieludzkie. Wmawianie en bloc wszystkim uczniom, że są niezadowoleni ze szkoły tylko z tego powodu, że są niezadowoleni ze szkoły, bo uczniowie już tak mają, a tak naprawdę to porozmawiajmy wreszcie o tym, co jest faktycznym problemem ze szkołą, to znaczy niskie płace dla nauczycieli, bo w momencie, w którym, no wiecie, będzie 300 zł więcej na koncie, no to ja już widzę tego nauczyciela, który przestaje zadawać zadania domowe. Bo wiecie, paradoks polega na tym, że zadania domowe zwiększają nakład pracy ze strony nauczyciela. Co byście o tym nie myśleli? Nauczyciel musi to wszystko sprawdzić. A więc powiedzcie mi, jak to się logicznie dodaje? Jeżeli nauczyciel mało zarabia i zadaje 15 bombilionów zadań domowych i przez to ma nadgodziny, które nie są płatne, to myślicie, że jak dostaje te 300 więcej, to odpowie, nie, no to teraz nie zadajmy zadań domowych! Nie, no super, fajnie. Teraz nie będę wyrabiał tych nadgodzin, które wyrabiałem wcześniej, bo tak. No oczywiście, że nie, ponieważ w dalszym ciągu będzie konieczność realizacji wszystkiego tego, co jest zadawane uczniom, całego tego materiału, który trzeba przerobić na tę papkę i następnie wtłoczyć do mózgów. Jeżeli przeróbka tego materiału się nie uda na lekcjach, to przecież zawsze można to zrzucić na rodziców i korepetytorów, prawda? Więc nie mówcie mi, drodzy nauczyciele, jeśli to oglądacie, że wszystko jest związane z niskimi płacami. Bo niskie płace są we wszystkich sektorach, umówmy się. Także w sektorze uniwersyteckim, gdzie mój kolega z biblioteki uniwersyteckiej w Szwecji, jak usłyszał od mojego przyjaciela, że zarabia 600 euro miesięcznie, to się opluł i powiedział, chyba mówisz tygodniowo. Więc wszędzie jest problem z płacami. I nie chodzi tylko o sektor edukacji, tylko chodzi o bardzo dużo różnych zawodów. I może przestańmy wreszcie rozmawiać o tym partykularnie, tylko uniwersalnie, że potrzebujemy generalnie podwyżki płac w wielu zawodach i potrzebujemy dorównać do poziomu europejskiego, co może być pewnym problemem, biorąc pod uwagę to, że aktualny nasz rząd robi absolutnie wszystko, żeby nas z tej Unii wyrzucili. Niemniej to nie jest związane z płacami i bardzo bym nie chciał, żeby ta dyskusja się w tym kierunku zwróciła z bardzo prostego powodu. Kompletnie nie z tym jest związany stres uczniów, kompletnie nie z tym jest związany ich dobrostan psychofizyczny. I dlaczego? Skąd to wiem? No z bardzo prostego powodu, bo wszystko, chociaż zaczyna się w edukacji, jak staram się zawsze na tym kanale pokazywać, to bynajmniej się na niej nie kończy. Otóż cały ten zbitek i zlepek problemów, o którym rozmawiamy, on jest... Owszem, ma swoje źródło w szkole, tak? Tam jest jego zaczyn. Natomiast konsekwencje tego sięgają o wiele dalej. Ja do dzisiaj się zmagam z pewnymi problemami. Do dzisiaj ja, mimo że mówię wam, żebyście się nie przejmowali, odpoczywali, do dzisiaj mam czasem takie myśli. Krzysztof, mógłbyś robić więcej. Może złóż następny grant, skoro ten nie wyszedł i nie dostałeś wprawdzie żadnej pomocy od nikogo i wsparcia, jak nie udało się z tym grantem, ale co tam, przezwyciężasz stres, napisz następny. Jest ten głosik, ten wewnętrzny strażnik, o którym wam kiedyś mówiłem w filmach, w nas siedzi zinterioryzowany i mówi nam, czym mamy się przejmować. I ten wewnętrzny strażnik będzie oddziaływał na was przez całe życie. Jeżeli czegoś z tym nie zrobicie, jeżeli nie zaczniecie sami ze sobą rozmawiać i próbować walczyć z tym systemem na wszystkich możliwych szczeblach. Bo cechą oto narodową Polaków jest to, że jesteśmy przepracowani. To jest też z tego miesiąca artykuł na łamach bankiera.pl. Alan Bartman pisze, że Polacy są przepracowani, bo gonią za kołchód i wytchnienia szukają w kokoningu. Kokoning to jest to zabawne określenie na szukanie wytchnienia w Netflixie albo w scrollowaniu TikToka, bo mamy ochotę po ciężkim dniu pracy praktycznie wyłącznie zwinąć się w rzeczony kokon i iść spać albo zobaczyć jakiś niezobowiązujący film. Wiecie, na czym paradoks polega? Zajmuję się grami wideo, więc jest mi to bliski problem. Bardzo często jest tak, że
Człowiek jest tak wykończony, że nie ma siły siąść przed kompem albo siąść przed telewizorem i wziąć kontrolę, bo gra wideo jest medium multisensorycznym, wielobodźcowym, wymaga od nas o wiele większego zaangażowania niż legnięcie na sofie i oglądanie sobie Netflixa albo odpalenie telefonu. I dlatego wybieramy właśnie kokoning i owinięcie się kocykiem i pledzikiem i schowanie się w naszym bezpiecznym miejscu, żeby jakoś się zregenerować. I cała rzecz polega na tym, że ta szkolna maniera zadawania zadań domowych, przenoszenia pracy z obszaru, który jest jej przeznaczony i jej dedykowany, do obszaru domowego, bezpiecznego, w którym powinniśmy integrować się z rodziną, spotykać znajomymi i odpoczywać, prowadzi do tego, że Polacy biorą nadgodziny i na dłużej pracują. Problem jest w tym, czytamy w wywiadzie z Małgorzatą Marczulewską, że pracodawcy nie rozumieją, że nie ma czegoś takiego jak przymusowa nadgodzina, nawet jeżeli wiąże się z dodatkową pensją. Nie można zmusić człowieka, żeby pracował 16-17 godzin na dobę. Nie można, przepraszam, ale przecież zmusza się ludzi, żeby pracowali 16-17 godzin na dobę, bo literalnie o tym czytamy w doniesieniach uczniowskich. Więc jeżeli na etapie, w którym nie płacimy ludziom za to takie zaangażowanie, przyzwyczaja się ich do tego, że mają w ten sposób pracować, no to domyślacie się chyba, że w momencie, w którym będziemy na etacie i będą nam za to płacić, to pomyślimy, że no my dalej jesteśmy winni coś pracodawcy. Ile razy słyszałem od różnych znajomych stwierdzenia, nie no, ale słuchaj, ale ja muszę skończyć ten projekt, bo jak ja tego nie zrobię, to ja mówię, i co? To co się stanie, jak tego nie zrobisz? Meteoryt spadnie? No nie no, cały zespół będzie miał problemy. I co? To zostanie zrealizowane zadanie później. Myśl ad absurdum, czyli odnieś sytuację do absurdu. Wyobraź sobie, że złamałaś nogę. Wyobraź sobie, że stało się to z winy pracodawcy, który nic ani myśli do ciebie zadzwonić do szpitala i mówić, żebyś wrócił do pracy, bo wtedy beknie od Państwowej Inspekcji Pracy. Więc siedzi cicho. I co jest z projektem? Jest realizowany czy nie jest realizowany? Nie, przecież oczywiste jest to, że w momencie, w którym ty się przestajesz angażować w to, bo masz złamaną nogę, to cały zakład pracy zrobił tak. I oni czekają, aż ty wrócisz. No bo zamarła robota cała, prawda? Zamarł projekt. Nie, oczywiście, że się tak nie stało. Wszystko idzie dalej, idzie naprzód. Takie jest życie. Przemijamy. Nasza egzystencja jest ulotna. Więc nie ma co marnować naszego życia na realizowanie zadań, tasków, milestone'ów. To wszystko się bierze z tego, że w którymś momencie ktoś nas do tego przyzwyczaił. Ja kiedyś pracowałem po 18-20 godzin dziennie. Tak, spałem 4 godziny. Jadłem sobie coś pomiędzy na szybko, ponieważ zdawałem sobie sprawę, nawiasem mówiąc, niestety słusznie z tego, że jeżeli nie będę tak zapierdalać, nie mam szans na zajmowanie się fantastyką i grami wideo przy tym poziomie stereotypów i złośliwych uwag, które się dzieją. Dopiero musiałem mieć żelazną blachę na dupie i dorobek taki, żeby nikt nie mógł mi podskoczyć, żebym mógł się tym zajmować. Tak, zdawałem sobie z tego sprawę. Ale to, co odcierpiałem swojego zdrowotnie, to moje. I to, z jakimi do dzisiaj się zmagam konsekwencjami psychofizycznymi z tego, to moje. I nie robię tego materiału po to, żeby mieć kliki i wyświetlenia, bo Krzysztof znowu robi rant, tylko po to, żeby przestrzec może parę osób, które w podobnej sytuacji było w szkole jak ja, albo w pracy w podobnej sytuacji jak ja. I zdawało im się, że w momencie, w którym będą pracować więcej, no to cały świat powie, no to pięknie, ślicznie, jak wspaniale, to w takim razie podwyżka. Nie. Nie powie podwyżka ten człowiek, tylko powie, a ten naiwniak pracuje 18 godzin, a to spoko, to on tyle może, tak? Pewnie rodziny nie ma, albo nie ma co ze sobą zrobić, albo jest pracoholikiem, to wykorzystamy to. No i oczywiście, że tak będą myśleć. I co, mamy ich winić w tej kwestii? Jeżeli myślicie, że znowu przesadzam, proszę uprzejmie. Państwowa Inspekcja Pracy stwierdziła od początku bieżącego roku, czyli 2021, po pandemicznego nawiasem mówiąc, 2700 naruszeń praw pracowników pod względem liczby nadgodzin w Polsce. Natomiast dane Eurostatu pokazują, że jesteśmy trzecim najdłużej pracującym narodem w Europie. Zarówno o powodach, jak i zagrożenia płynących z przepracowano, a ja rozmawialiśmy z socjologiem doktorem Michałem Lutostańskim, który grzmi na temat kultu pracy, pracoholizmu, problemów związanych z tym, że cały czas usiłujemy nadgonić tę przepaść, która nas dzieli pod względem płac w Europie Zachodniej. I mówi o tym, że w sytuacji, w której mamy elastyczną pracę zadaniową, także dochodzi do tego, że ludzie pracują znacznie więcej. Niezgłaszane są nadgodziny. No i dzieje się właśnie to, ten kokonik, zamknięcie w własnym kokonie bezpieczeństwa we własnym domu.
a nadgodziny powinny być płatne, niezależnie od tego, gdzie one są. Więc jak widzicie, po raz kolejny okazuje się w serii Dla Każdego Coś Przykrego, że tu nie jest tak, że na edukacji się kończą wszystkie problemy, tu nie jest tak, że na studiach się kończą wszystkie problemy. Ta niezgłaszalność, do której nas przyzwyczaja szkoła, że no przecież no nie powiemy nic o nauczycielu, który źle zrobił, no bo nam wpiszą złą ocenę z zachowania, albo się będzie mścił. No nie zgłosimy przecież nauczyciela do dyrektora, bo on powie temu nauczycielowi, tak? Będzie się mścił. No nie zgłosimy przecież dyrektora do kuratorium, bo wtedy oni się też znają, tak? Będziemy mieli problem w związku z tym. No i nie zgłosimy naszego pracodawcy do Państwowej Inspekcji Pracy, no bo przecież Gienek jest taki miły, no a w sumie jest fajny, ponieważ kupuje nam pizzę w piątki, no a tak w ogóle to przecież on ma teraz kredyt hipoteczny, to co on zrobi, jeżeli straci firmę? Nie! Jeżeli dzieje się coś złego, to zgłaszacie, jeżeli nie możecie tego zgłosić, to nagrywacie i czynicie użytek z social mediów, ze stron internetowych i jednego z drugim, który jakkolwiek narusza przepisy prawa, czy to w świetle naruszania praw pracowniczych, czy to w świetle naruszania praw ucznia, czy praw człowieka, czy też w świetle molestowania i mobbingu, zadbać o to, żeby w wynikach wyszukiwania jako pierwszy się pojawiła taka strona internetowa z naszym cudownym nagraniem i hitem YouTube'a, a dopiero w drugiej kolejności jego profilówka na LinkedInie, albo strona domowa, albo w przypadku naukowców ich strona Orcid, gdzie sobie mają wszystkie swoje publikacje naukowe. Niech każda następna osoba, która będzie wyszukiwać ją i sprawdzała, czy chce z nią współpracować, zobaczyła tego rodzaju hicior nagrany. Bo wiecie co? To się sprawdza. Wszystkie przypadki w ciągu ostatniego roku, w zasadzie półtora nauczania zdalnego, udanych interwencji w odniesieniu do różnych ludzi, którzy dotychczas pozostawali bezkarni, to były sytuacje nagłośnione. Uczniowie mogą iść do mediów, studenci mogą iść do gazety, pracownicy mogą iść do Państwowej Inspekcji Pracy, ale także do gazety albo do kogokolwiek, kto jest w stanie sprawę nagłośnić i nadajcie jej bieg, ponieważ ludzie boją się stygmatyzacji. I to zabrzmi mrocznie. Dlaczego boją się stygmatyzacji? Bo ten strach windukowała w nich szkoła i wpisała w naszą psychikę, więc... Tak, boimy się bycia napiętnowanym i w sytuacji, w której mamy do czynienia ze złym człowiekiem, który źle postępuje, nie powinniśmy się wahać. Bo w momencie, w którym doprowadzimy do tego, że nawet mając nerwy jak stal i umiejąc radzić sobie w każdej sytuacji, jednak te nasze stalowe nerwy zaczną pękać, to złą informację mam dla was. Nie będziemy w stanie już wrócić do poprzedniej kondycji, do wcześniejszej naszej odporności. Miecz da się wykuć tylko raz w ogniu i w zimnie następnie. Zahartować. Mówimy, szkoła hartuje. Tak, tylko problem polega na tym, że jeżeli zahartuje nas z pewnymi skazami, które będziemy mieli w sobie, to my tego miecza już nie przetopimy. Przetopiony miecz traci swoje właściwości. I nigdy nie będzie taki wytrzymały, nigdy nie będzie ostry, będzie bezużyteczny i do wyrzucenia. I tego się boję. Właśnie tego się boję, że w momencie, w którym osiągniemy próg wytrzymałości, to nie będzie już ratunku i zawsze zostanie w nas taka zadra, więc ratujmy siebie jak najszybciej i uczmy się tego, co faktycznie nas może uratować. Włóżmy wszystkie swoje siły, które dotąd pakowaliśmy w to, żeby uczyć się produktywności, w naukę sposobów odpoczynku. Nie miejmy do siebie pretensji, jak odpoczywamy. Przetestujmy swoją wytrzymałość na odpoczynek. Przetestujmy swoje pragnienie odpoczynku i sprawdźmy, jak długo rzeczywiście potrzebujemy. Mówi się nam, o, będzie 12 godzin dla gry komputerową. Znajdźcie taki dzień. Spróbujcie zagrać 12 godzin w grę komputerową. Albo zbingujcie cały serial w 8 godzin. Zobaczcie, czy to coś pomoże. A jak nie, to udajcie się do książek, które mówią, postaram się jedną podlinkować w opisie, tak samo TED Talk na ten temat, które mówią o sposobach wykorzystywania waszego wolnego czasu i efektywnego odpoczywania, różnicując na odpoczynek fizyczny, odpoczynek psychiczny, odpoczynek duchowy. I spróbujmy każdej z tych opcji, bo być może nie jest dla nas za późno jeszcze. Dla mnie w którymś momencie było i okazało się, że rok odpoczywania nic mi nie dał. I musiałem wziąć się za siebie i pracować nad sobą i powoli dojść do momentu, w którym ja potrafię odmówić spotkania z kimś albo odmówić projektu, bo ja wiem, że to jest dzień, w którym ja wypoczywam.
I to jest dzień, w którym chcę sobie przeczytać książkę. I po to harowałem dnia poprzedniego i 10 dni wcześniej, żeby zasłużyć sobie na ten dzień, w którym sobie siadam z moją ulubioną herbatą i z whisky i z gorzką czekoladą. Otwieram sobie książkę i ją czytam. Albo siadam sobie przed Netflixem, odpalam sobie świeczkę zapachową, piję herbatę i oglądam film. I to jest mój rytuał dla mnie samego. Pomijając wypoczynek z rodziną, z bliskimi, potrzebujemy też przestrzeni dla siebie, tego kokoningu. Tylko dobrze byłoby, żebyśmy tego szukali, zanim stanie się nam jakaś nieodwracalna, psychofizyczna krzywda. Do następnego.